Do Dawida Kownackiego przyjechaliśmy w dniu, kiedy Fernando Santos ogłaszał powołania do reprezentacji Polski i mieliśmy nadzieję, że Dawid Kownacki w tej grupie się znajdzie, no ale się nie znalazł. Niemniej tematów reprezentacyjnych dzisiaj nie zabraknie, a zaczynamy od ważnego reprezentacyjnego tematu. Tak, słyszeliśmy, że sponsor reprezentacji Polski, a więc firma STS, także partner tego odcinka, no chyba przedłuży umowę z reprezentacją do roku 2026. Tak się składa, że STS był związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej od momentu, w którym ja na przykład się tam pojawiłem, a więc od roku 2014, a coś mi się wydaje, że na 2026 się nie skończy. Nie skończy się i na pewno będzie dużo niespodzianek dla kibiców, bo STS regularnie te niespodzianki związane z reprezentacją Polski szykuje, więc śledźcie media społecznościowe naszego partnera firmy STS, to być może i Wam coś uda się zgadnąć, a teraz zapraszamy właśnie na paradoksalnie odcinek. Może będzie on ciekawszy, mówię o tym odcinku z Dawidem Kownackim, kiedy no nie został powołany przez Fernando Santosa, bo to też go zapytaliśmy. Słuchajcie, z racji tego, że wydarzyła się rzecz historyczna, mianowicie pękła dycha Kownasia. Przyjechaliśmy do Düsseldorfu, żeby odwiedzić Dawida Kownackiego. Dzień dobry. Witam. Wreszcie, po tylu latach, ile to lat minęło od tej deklaracji? Sześć. Chyba sześć, albo nawet może. Chyba 2017. Dawno. Ale sam masz duży dystans do tego, prawda? Bo widziałem na Instagramie, że wrzuciłeś z hashtagiem dycha Kownasia. No teraz tak, no już tyle lat minęło, także biorę to na spokojnie. W tamtym czasie była duża afera z tego, medialna szczególnie, a ja, co by nie było, robiłem to w jakimś celu, no bo wtedy robiłem to dla chorej córeczki mojego trenera i tak naprawdę to po to było, nie takie moje widzimisię, tylko żeby pomóc to jakoś charytatywnie. Zrobiło się z tego zupełnie coś innego. Ale no tak, no czas leczy rany, można powiedzieć, dlatego mam spokój. Mam spokój teraz i śmieję się z tego. Też wiem, w jakim wieku wtedy byłem, co miałem w głowie i jak to wszystko wyglądało. Dlatego teraz humorystycznie w końcu ta dyszka pękła. Pękła dyszka druga, czyli 10 lat w profesjonalnej piłce, tak? W grudniu tak? będzie rocznica. Także to pod tym kątem idzie wszystko dobrze. Natomiast zastanawiam się nad genezą tej dychy bramkowej, no bo Dawid Kownacki nie jest tym Dawidem Kownackim, którego widywaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach, może przed tym. No, Dawid Kownacki jest w końcu napastnikiem, nie prawym obrońcą. Nawiązując do ostatniego odcinka Futraka z Dawidem Kownackim. Często jest tak, że ja gram jako obrońca i czasem w meczu są takie sytuacje, że nasz obrońca włączy się w akcję ofensywną, ja go lekko zasekuruję i wracam na jego pozycję i czasem podoba mi się to. Mhm. Jest w końcu napastnikiem, ma jedną pozycję, regularnie gra, bez urazów, pełen okres przygotowawczy przed sezonem, 6 tygodni ciężkiej charówki po to, żeby się przygotować do całego sezonu i w tym sezonie mieć z czego odpalić. Zaufanie ze strony sztabu, trenera, drużyny. Spokój w głowie przede wszystkim. No i też na pewno dojrzałość moja, która przychodzi z wiekiem. No właśnie, ale wracając do Fortuny Düsseldorf z pożyczenia do Lecha Poznań, chyba nie miałeś takiego poczucia, że kurczę, to będzie mój taki przełomowy sezon i w którym właśnie momencie poczułeś, że ta Fortuna to może być fajna opcja właśnie na ten sezon? Trzeba się cofnąć jeszcze do tego właśnie transferu mojego do Poznania, powrotu do Poznania, bo to był taki moment dla mnie mega kluczowy, ale też ryzykowny, bo w tamtym momencie ta moja kariera naprawdę była na ostrym zakręcie i też dostałem informację z klubu, że już nie widzą we mnie przyszłości, ze mną tutaj nie wiążą ze mną przyszłości i że mogę sobie znaleźć klub. To było dwa dni przed zamknięciem okienka transferowego tutaj na zachodzie, więc tych opcji nie było za dużo. Pojawiły się gdzieś tam dwie oferty, jedna chociażby z klubu belgijskiego, która mega mnie chcieli, ale nie czułem tego. I była też ta oferta z Lecha i stwierdziłem w tym czasie, że to jest chyba najlepszy moment na to, żeby wrócić do domu, odbudować się, w szczególności mentalnie, bo to jest klub, który znam każdą ścianę, każdą osobę, która tam pracuje, nie potrzebuje czasu do tego, żeby się zaadoptować. Oczywiście zawodników w większości nie znałem, ale to był najmniejszy problem, bo jestem też osobą taką, wydaje mi się, dość komunikatywną, która szybko łapie kontakt z ludźmi.
No i stwierdziłem, że to chyba to jest ten czas i to taka, można powiedzieć, ostatnia deska ratunku. Ale to nie był bilet w jedną stronę, przynajmniej w oczach niektórych, bo często się tak mówi, że ta ekstraklasa, jak już ktoś zaczyna do niej się uśmiechać, będąc za granicą, to znaczy, że już no, raczej plus lekuje, tak duża konkurencja była na tych pozycjach, na których ty tak, ja też to miałem w głowie. Wiedziałem, że ten powrót do Lecha może być, jeśli znów coś nie pójdzie nie tak, no to już... może być bardzo ciężko, żeby wrócić tutaj na zachód i wrócić na karuzelę tutaj tych lepszych lig. Miałem tego świadomość, ale z drugiej strony wiedziałem, czego potrzebuję i wiedziałem, że bycie u siebie w domu, blisko rodziny, blisko przyjaciół da mi zdecydowanie więcej niż ratunkowe szukanie gdzieś wypożyczenia tutaj w innych klubach, czy belgijskich, czy innego tego typu. Bo tam bym pewnie potrzebował czasu, a to było tylko 4 miesiące. I też taka opcja tego, że znowu grać o coś, o najwyższe cele spowodowała, że chciałem znowu tego doświadczyć, bo po wyjeździe z Polski tego brakowało, a co by nie mówić, od małego byłem zawsze uczony i nauczony tego, żeby wygrywać i większość tych meczów się wygrywało. A po wyjeździe z Polski była Sampdoria, granie o, można powiedzieć, środek tabeli, potem transfer tutaj do Fortuny, granie o utrzymanie w pierwszym sezonie, utrzymaliśmy się w drugim, znowu granie o utrzymanie, niestety spadek, druga Bundesliga i też takie piąte, szóste miejsce w tabeli, więc brakowało tej gry o najwyższe cele. No i też na pewno nie osoba trenera Skorży tutaj była głównym... On do ciebie w pierwszej kolejności dzwonił, czy to ty wyszedłeś z inicjatywą? Nie, trener do mnie dzwonił. Wydaje mi się, z tego co rozmawiałem też z ludźmi później w klubie, no to to moją drogę w ostatnim czasie bardzo mocno monitorowali, bo też miałem kontuzję, leczyłem się w Poznaniu. Wiedzieli o tym i wtedy poczuli, że to może być też taki dobry moment na to, żebym mógł wrócić i żeby spróbowali powalczyć o mnie, że to wyczuli, że mają na to szansę w tym momencie i już przed samym transferem, półtorej miesiąca bodajże wcześniej odbyłem pierwszą rozmowę z trenerem. No i tak później się ta sytuacja potoczyła, że tam trafiłem. Na pewno trener Skorża był głównym powodem, dla którego wróciłem do Poznania, bo znałem trenera, wiem, jakie metody stosuje, wiem, jak się z nim pracuje i też wiem, że bardzo mnie chciał. I mimo tej szerokiej kadry, mocnej konkurencji, wiedziałem, że ma na mnie jakiś pomysł i że będę ważną częścią tego zespołu. A teraz też chyba trafiłeś w końcu na trenera za granicą, który dobrze cię rozumie. I tak wracając właśnie do tego wątku jeszcze Fortuny Düsseldorf i tego przełomowego momentu, to było właśnie to pierwsze spotkanie z trenerem Tunem. Zobaczyłeś, że to jest gość, który no, może na ciebie postawić odważnie. No ja wracając tutaj w żaden sposób się nie nastawiałem. Ja w ogóle nie wyobrażałem sobie, że ja mogę tutaj dalej zostać. Po tej rozmowie, którą odbyliśmy pół roku wcześniej w klubie, gdzie też klub jakby postawił na mnie krzyżyk, stwierdzili, że nasza formuła się już wyczerpała i będzie dobrze, jeżeli sobie najpierw znajdę klub na wypożyczenie, a potem jeszcze rok przed końcem kontraktu znajdziemy gdzieś tam wspólny klub, który i zapłaci klubowi jakieś pieniądze i do którego ja też będę mógł pasować, że zrobimy ten transfer. No i tak miało być. No ja po sezonie w Lechu w tamtym momencie spodziewałem się, że zostanę dalej w Poznaniu, bo też rozmawialiśmy, że będą próbować mnie wykupić. Ale nawet przedłużyłem sobie jeszcze wtedy dłużej o tydzień wolne, żeby tutaj gdzieś tam nie wracać, ale no w końcu wróciłem, ale z takim nastawieniem, że po prostu okej, zaczynam tutaj treningi, jadę na obóz z drużyną po to, żeby robię to dla siebie, żeby być dobrze przygotowanym pod ewentualną zmianę klubu. Były jakieś inne dwie, trzy opcje zmiany klubu, no ale po kilku dniach na obozie z trenerem, bo ja odchodząc do Lecha, tego trenera tutaj jeszcze nie było. Jak ja odszedłem do Poznania, bodajże 2-3 tygodnie później Fortuna zmieniła trenera i przyszedł trener Tune, więc kompletnie się nie znaliśmy.
No i po kilku dniach na obozie trener sam wziął mnie na rozmowę i powiedział, że nie wie, co tutaj się wcześniej zadziało między mną a klubem i nie chcę też w tego wnikać, bo to już było, ale on byłby szczęśliwy, gdybym ja został, bo takiego zawodnika potrzebuję u siebie w drużynie, że jestem zupełnie innym napastnikiem niż tych, których ma obecnie też w kadrze, jeśli chodzi o profil i o sposób gry. I on powiedział mi, że oczywiście to jest moja decyzja, a chciał mi po prostu przekazać swoją. Powiedział mi, że nie gwarantuje mi, że będę grał w każdym meczu, ale jeżeli będę tak trenował, jak trenowałem w tamtym czasie, to będę grał. I ogólnie porozmawialiśmy sobie w takim fajnym tonie i fajny sposób. I tak szczerze mówiąc, po tej rozmowie zacząłem się zastanawiać właśnie, czy zostanie w Fortunie na ten rok. Do końca kontraktu może nie wyjdzie na koniec dla mnie lepiej, bo widziałem, że trener chce mnie obdarzyć zaufaniem. Tego potrzebowałem i stwierdziłem, że okej, jeżeli będę tu grał, będę miał dobrą pozycję, no to przez ten rok też mogę zrobić fajny krok i na koniec być wolnym zawodnikiem i koniec końców wyjść na tym najlepiej. Powiedziałeś na wstępie do tej rozmowy, że nie jesteś już prawym obrońcą, bo to nawiązanie do słów, które wypowiedziałeś w Futraku w 2019 roku, którymi my byliśmy trochę, nie ukrywamy, zszokowani, bo ty wtedy powiedziałeś, że widzisz być może dla siebie drogę, jaką kiedyś przeszedł Łukasz Piszczek i też mówiłeś nam, że ty nie widzisz u siebie takiego genu instynktu killera napastnika. To co się stało, że on się pojawił? Nawet wspominałeś, że na małych gierkach, kiedy gracie, to też nie czujesz, że jesteś jakiś taki super skuteczny. No, grałem wtedy na boku pomocy, nie miałem liczb. Grałem w drużynie, gdzie broniliśmy się przed spadkiem. Graliśmy w bardzo defensywny styl. Nawet jako skrzydłowy musiałeś czasem... Często grałem w linii z obrońcami. Mówisz, że w ślizgi zaczęło ci sprawiać przyjemność. Nawet ta gra obronna, że jak ja wrócę za kimś, zrobię jakiś ślizg, czy komuś tam odbiorę piłkę, to mnie to cieszy. Sprawia mi satysfakcję. Tak, no bo jak się goli nie strzelało, no to taki ten ślizg to jak gol. Ale nie, naprawdę było ciężko też o jakieś sytuacje grając na boku w takim stylu defensywnym. No szukałem można powiedzieć też jakieś usprawiedliwienia dla siebie w tamtym czasie, dlatego okay. Tak. Jakieś alternatywy ale bardziej też takiego usprawiedliwienia, że może powiem tak, że nie wiem, widzę siebie bardziej w defensywie, to nikt nie będzie ode mnie wymagał tych w ofensywie tych liczb. No koniec końców, no to jakby mówiłem głupoty i po prostu też chyba miałem w pewnym momencie już dosyć tego, że jestem rzucany po pozycjach, że bo ja wiem, że jestem takim zawodnikiem, który może zagrać na kilku pozycjach. Nawet dziś w Fortunie nie grasz tylko na jednej pozycji, prawda? Znaczy, generalnie jestem dziewiątką, ale mam taką swobodę. Okay. Że mogę zejść po piłkę, mogę zejść sobie do boku i to jest to, co najbardziej lubię, że jeżeli potrzebuję, nie wiem, poszukać sam piłki rozegrania i pomóc w rozegraniu, to mogę to zrobić. Jeżeli czuję, że gdzieś tam mam grać na linii spalonego, to też to będę robił i mam pełną dowolność. Ale nie jesteś takim typowym profilem dziewiątki, bo też nie każdy musi dzisiaj oglądać drugą Bundesligę i Fortunę. Ty nie jesteś taką dziewiątką jak Robert Lewandowski. No nie, ja bardzo mi pasuje gra z dwoma napastnikami, gdzie jestem tym drugim, mam trochę wolności, gdzie potrafię biec z drugiej linii, poszukać sobie miejsca, z głębi pola znaleźć tą przestrzeń, popatrzeć jak się zachowuje mój drugi napastnik, gdzie on biegnie, wtedy ja sobie znajdę to inne miejsce. I to jest taka moja pozycja, no a wracając jeszcze do tego, no to tego skrzydła i do tej pozycji, no chyba miałem już też dosyć tego, że jestem co chwilę rzucany po pozycjach i nie mam takiej jednej swojej pozycji i bardzo mnie to męczyło, bo wydaje mi się, że to poniekąd trochę zastopowało mój rozwój, bo były mecze, gdzie grałem z przodu, były mecze, gdzie grałem na dziesiątce, były mecze, gdzie grałem na skrzydle. To są zupełnie inne pozycje i to nawet potem cały tydzień treningowy zupełnie wygląda inaczej. Grając na dziewiątce, grasz więcej tyłem do bramki.
musisz inaczej pracować i taki tydzień treningowy to jest bagatelne doświadczenie i kolejna nauka. Grając następny dzień na skrzydle musisz więcej twardą bramki, jeden na jeden, takiego instynktu, więcej biegania, takiego dłuższego w dystansie, zupełnie coś innego. I ja wiem, że dla trenerów to jest fajna opcja, kiedy ma takiego zawodnika, który może kilka pozycji obsadzić, ale no, dla samego zawodnika koniec końców niekoniecznie, bo okej, czasem jest to fajne, bo jak nie zagrasz na dziewiątce, trener ma inny ma pomysł, żeby kogoś innego na dziewiątkę dać, to tobie znajdzie miejsce na skrzydle, ale cały czas grasz. Ale no koniec końców to jakby bynajmniej mówię o swojej osobie i patrząc na to, co było wcześniej, no to wydaje mi się, że to się na mnie odbiło. Ty jesteś bardzo szczery w mowie ciała i to czasem jest coś pozytywnego, a czasem pewnie dla kogoś z zewnątrz może coś negatywnego. Tak. Tak, no szczególnie w Niemczech jest, z tym się spotkałem, że mowa bardzo, bardzo szczegółowo zwracałem uwagę na mowę ciała, bo no, miałem takie sytuacje gdzieś tam, jak moja pozycja była taka sobie, nie miałem ugruntowanej pozycji w drużynie, no to były mecze, gdzie nie grałem, siedziałem na ławce, no i łatwo po mnie potem to zobaczyć, że, no, że jestem z tego powodu niezadowolony. Ale nie jestem takim zawodnikiem, żeby zaraz sobie ktoś nie pomyślał, że przychodzę do szatni, rzucam wszystkim, krzyczę, wyzywam i na wszystkich i wszystko, wszyscy są, ja jestem super, wszyscy dookoła są źli, nie. Po prostu przychodząc na trening, no rzadko zobaczysz w tym momencie, że mam uśmiech od ucha do ucha, że jestem super zadowolony z życia, że jak to wszystko jest super. Nie, zobaczysz po prostu po mnie, że coś we mnie siedzi, a siedzi co? To, że nie gram. Ale wychodząc na trening, kompletnie jakby o tym zapominam, zapierdzielam na 100%, bo chcę wywalczyć miejsce w składzie. Ale ludzie z klubu gdzieś tam widzą tą mowę ciała i gdzieś tam widzieli, że nie jest ona taka, jak oni by chcieli. No i twierdzili, że no nie jestem dalej gotowy do gry, żeby dać drużynie coś więcej. A to powodowało, żeby jeszcze bardziej... bo to rzucali mi argumentami, których kompletnie nie rozumiałem. Które nie wiedziałem, co mają wspólnego w ogóle z tym, jaka jest obecna sytuacja. Ale miałem takie sytuacje, gdzie przychodzili ludzie do mnie z klubu i właśnie rozmawialiśmy o tym i ja otwarcie mówiłem, że jestem taką osobą, jestem szczerą, naturalną, jeżeli mam powód do uśmiechu, to będę się śmiał, jeżeli nie mam powodu do uśmiechu, nie będę się śmiał. No i powiedział, no ale na trening przychodzisz, nie wiem, na 3-4 godziny do klubu, przychodzisz do klubu na 3-4 godziny, no to czasem możesz, nie wiem, pokazać, trochę zagrać. Się zagrać, a ja jestem dalej jakby w tym, ten, jak powiedziałem, że jestem piłkarzem, a nie aktorem. I po prostu, no i też... Taki był kiedyś tekst Dako Hemingway, od nieprawdziwych uśmiechów wolę te szczere grymasy. To no, by pasowało no tak, do siebie i idealnie. Po prostu uważałem, że nie będę robił czegoś na siłę, żeby się komuś przypodobać, żeby ktoś zobaczył, że mam uśmiech, to może mogę grać. Dzisiaj jesteś gościem, który bierze wszystko na siebie. Oczywiście tobie idzie, Fortunie idzie tak, powiedzmy, w miarę, choć no, prawdopodobnie powinno być lepiej, więcej, patrząc na potencjał tej drużyny i na jej cele przedsezonowe. No i ty dużo bierzesz na siebie też, jeśli chodzi o te sprawy takie, powiedziałbym, medialne, bo tu co mecz, to tam Dawid Kownacki widzimy przed kamerą, choćby klubowej telewizji, ale nie tylko, tam po niemiecku wszystko wyjaśnia pięknie i też chyba poczułeś się trochę w tym aspekcie odpowiedzialny za ten team. No na pewno, no sami też wiecie, że miałem no, dłuższą przerwę od takich występków medialnych, po prostu chciałem, żeby było jak najmniej w mediach, bo nie pierwszy raz przejeżdżamy przez Düsseldorf w ostatnich miesiącach. Bo każda wypowiedź, wiem, zdarza się, że często te potem są te różne wycinki i takie rzeczy i niektóre rzeczy są szeroko nagłaśniane, co Kownacki powiedział o takiej sprawie i tak znowu jakaś rąbanka i w tamtym był taki okres, że no po prostu nie byłem na to gotowy, nie chciałem w ogóle w to przechodzić, czułem się mentalnie naprawdę źle, do tego gdzieś tam forma na boisku też nie była dobra i te wyniki sportowe no nie były najlepsze.
i po prostu totalnie się od tego odciąłem. Chciałem po prostu, żeby było mnie jak najmniej, najlepiej, gdyby nikt w ogóle nie wiedział o moim istnieniu. I w tamtym momencie tego potrzebowałem. No, teraz jakby sytuacja się zmieniła pod kątem takim mentalnym. Czuję się zdecydowanie lepiej, czuję się zdecydowanie pewniej. Też nie będzie tak, jak było kiedyś, gdzie w mediach będzie mnie codziennie pełno. Ale już jestem bardziej otwarty do tego, do jakichś wywiadów, żeby powiedzieć jakieś... Jakąś inną perspektywę dać, prawda? Co u mnie ogólnie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. Bo wiesz, że jak ty nie mówisz, to mówią inni i też był okres, w którym się wydawało, że ty się mierzysz z jakimiś gigantycznymi problemami, o których nam nie jest wiadomo, a rzeczywistość była troszkę inna, bo jakby narrację przejmuje ktoś inny, jeśli ty nie mówisz. Też tak jest. Też tak jest, ale chyba, nie wiem, chyba było mi, nawet jeżeli ktoś coś tam powiedział w ogóle z czterech liter? Tak, no to było mi to totalnie wszystko obojętne, no. Bo wiedziałem, że to, że kompletnie nie ma prawdy, a często jak, nie wiem, ja coś powiem i ktoś może odebrać to na jakiś różny sposób i ocenia mnie na podstawie tego, co ja powiedziałem, to sobie potem mówię, kurde, po co był mi ten wywiad, po co ja tyle mówiłem, a jestem generalnie takim rozmówcą, że zazwyczaj rozbudowuję swoje zdania. Mówię to, co myślę, lubię opowiadać i jakby jestem w tym naturalny. To dobrze się składa, bo jesteśmy u Ciebie w dniu powołań do reprezentacji Polski Fernando Santosza i chciałem się zapytać, czy jednak nos nie był dzisiaj złamany. No, brawo dla Gorzowa, tak by to brawo dla... No był, bo no spodziewałem się, że mogę, że znaczy spodziewałem. Liczyłeś? Liczyłem, że no to powołanie dostanę, bo kiedy jak nie teraz. Kiedy jestem na można powiedzieć, w najlepszej swojej formie od dłuższego czasu, wykręcam dobre liczby, gram regularnie. Gram wszystko praktycznie. Też patrząc na sytuację i konkurencję, jaka jest w kadrze, to wydaje mi się, że mogłem się spodziewać tego powołania. No ale dzisiaj zobaczyłem, że mnie nie ma, więc tak, trochę poczułem się, jakby mi ktoś strzelił w twarz. A myślisz, że druga Bundesliga może być niedoceniana? Jak w ogóle ją zestawiasz z Ekstraklasą? Myślę, że jest bardzo niedoceniana, szczególnie u nas w Polsce. Jest to naprawdę mega ciężka liga, bo tutaj jest jakość piłkarska, ale no też aspekty fizyczne. Tak jak się mówi, że nasza liga w Polsce jest fizyczną ligą, no to tutaj w mojej opinii ta druga Bundesliga jest jeszcze bardziej fizyczną ligą. No, Tomek Urban, jeden w moim odczuciu jeden z najlepszych ekspertów od Bundesligi w Polsce, ekspert Viaplay, popełnił ostatnio taki tekst na portalu Meczyki i zestawiał Fortunę z różnymi innymi klubami w Europie i to pewnie by było tak, oczywiście bierze się pod uwagę różne aspekty, że to by był średniak ligowy w wielu innych ligach, tych takich najwyższych. Ale tak się zastanawiam, jakbyś miał zestawić tę Fortunę z tym Lechem, bo miałeś bardzo blisko, jeśli chodzi o odległość czasową. To Fortuna jest lepszym zespołem, czy Lech Poznań jest lepszym zespołem? Tak ogólnikowo mam nie odpowiem. Jeśli miałbym rozbić to na jakieś czynniki, to mógłbym powiedzieć, kto w jakim aspekcie jest lepszą drużyną. Na pewno jeśli chodzi piłkarsko, to Lech. Jeśli chodzi o takie umiejętności... Suma jakości piłkarzy, tak? Tak, ale gdybyśmy mieli zagrać jakiś mecz między sobą, nie wiem, nie umiem powiedzieć, kto by wygrał, ale na pewno byśmy zniszczyli Lecha pod kątem fizycznym, biegowym, intensywności meczu. Okej, czyli to jest bo właśnie... Lech jest, ale to jest też, bierze się z tego, jakich masz zawodników, tak? Zawsze po meczach gdzieś tam w Ekstraklasie, ja mega Lecha praktycznie każdy mecz oglądam. Generalnie większość meczów Ekstraklasy, jak tylko mogę, to oglądam. I te statystyki po meczu i nie wiem, często jakieś duże różnice są i gra Lech i każdy, 6 km czy 7 mniej od przeciwnika, no tak, tylko że Lech ma 65-70% posiadania piłki, ma piłkarzy, kreuje sytuację, więc koniec, suma summarum, no może więcej biegać, ale no te posiadanie piłki zaklina tą statystykę biegową.
i no, przeciwnik, który nie ma piłki, musi więcej biegać, musi więcej dać od siebie, musi zakryć te niedoskonałości techniczne tym bieganiem, pracą. Trener Funkel właśnie, jak jeszcze tu przyszedłem do, tak rzucąc właśnie, to jest, zapamiętam jakby te słowa, bo graliśmy wtedy na Leverkusen. Przegraliśmy 3-0 po meczu i po meczu pierwsze właśnie odprawa była i pierwsze słowa powiedział nam takie: panowie, każdy wie, jaką oni są drużyną, jaką my jesteśmy drużyną, jaka jest tam jakość, jaka jest u nas jakość. I każdy wie o tym, wie, że tam jest zdecydowanie większa jakość niż my mamy ją w drużynie. Ale wiecie, jak się możemy jedynie im przeciwstawić i sprawić im problemy? Tym, że będziemy więcej od nich biegać, że nadrobimy to swoją walecznością, nadrobimy to swoim bieganiem, bo jeżeli będziemy blisko nich, dużo biegać, cały czas ich presować, to im będzie trudno rozgrywać piłkę, będzie trudno im pokazać te umiejętności takie czysto piłkarskie, bo nie będą mieli tyle przestrzeni. Więc jeśli chodzi o takie jeszcze porównanie tutaj Lecha, no to jeśli chodzi o takie aspekty fizyczne, to myślę, że tutaj byśmy nad Lechem i intensywność meczu byśmy dominowali. I nie wiem, jakby to się na koniec końców przełożyło, jeśli chodzi o te takie czysto piłkarskie. Słuchajcie, Dawid Kownacki ogląda Ekstraklasę, wy też możecie oglądać Ekstraklasę w Kanal Plus Online, bo jest tutaj specjalna promocja, którą przygotowywaliśmy, więc w linku w opisie sobie możecie wszystko sprawdzić i dołączyć do oglądania Ekstraklasy, bo Kuba Polkowski jest na najważniejszych wszystkich meczach Ekstraklasy. Dokładnie. Reporterem i zadaje najbardziej trafne pytania, jakie sobie możecie tylko wyobrazić. Ale a propos tej reprezentacji, to jeszcze bym wrócił do tego wątku, bo zastanawiam się, jaki styl pracy ma Fernando Santos. Oczywiście tego jeszcze nie masz prawa wiedzieć, ale czy był kontakt ze strony ludzi ze sztabu? Bo z tego, co nawet Fernando Santos powiedział na konferencji prasowej, on nawet z większością piłkarzy jeszcze nie rozmawiał, więc zakładam, że do ciebie też nie dzwonił. Nie, nikt do mnie nie dzwonił. Też nie miałem żadnego sygnału, że nie wiem, czy ktoś ze sztabu obserwował mnie na jakimś meczu. Nie miałem w ogóle żadnych takich sygnałów. Jedyny sygnał, jaki miałem, to do doktora reprezentacji 3 czy 4 tygodnie temu złapałem uraz, no to dostałem telefon do niego z zapytaniem, co się stało i jak sprawa wygląda. Potem jeszcze dwa razy SMS, bo wiem, że co poniedziałek zdawał raport trenerowi o stanie zdrowia zawodników. No i właśnie dostałem takie dwa zapytania SMS-owe, czy wszystko w porządku, odpisałem doktorowi, więc jakby też myślałem, że jakby dzięki temu wiedziałem, że jestem chyba jest zainteresowanie moją osobą, ale tak poza tym żadnych sygnałów nie dostawałem. No w sumie musieli gdzieś oglądać, myślę, też twoje mecze, bo Michał Karbownik został powołany, ale on też chyba nie miał żadnego kontaktu ze sztabu reprezentacji Polski. Nie. Z Michałem mamy bardzo dobry kontakt, rozmawiamy. Miał zostać jeden z Fortuny powołany, więc może... No nie tego tak... wzięli. A jak właśnie patrzysz sobie na polskiego João Cancelo, który w sumie dobrze wszedł do tej Fortuny Düsseldorf i szybko stał się ważnym ogniwem. Nie potrzebował czasu na aklimatyzację. Nie, naprawdę, bardzo szybko wszedł. Ja ogólnie mam mega kontakt z Karbo i ja go traktuję jak takiego swojego synka. Nawet do niego tak mówię: synuś. Dawid Kownacki, że nie tylko swojego syna, ale już piłkarskiego, nie wiem, tak, a no, ten czas leci. Wcześniej nie znałem Karbo. Gdzieś tam może widziałem jeden, dwa mecze, grał w Legii, ale kompletnie nie wiedziałem, co to jest za zawodnik i nie znałem go. Potem jedynie z mediów opozycję, że tak, była cała afera. Ale też Robanka, że gdzieś on chce grać na środku pomocy, gra na boku, nie to, to. Teraz tylko środek, żeby następny klub właśnie występował w środku. I chcę jeszcze też radość z gry. Ja czuję radość gry w środku, na prawej czy na lewej stronie, to czasami się męczę. Synku, ja też to przegapiałem. Z takiej kwestii jedynie, ale no, potem przyszedł do nas. Ja jeszcze wtedy mieszkałem w hotelu, także też trafił do mojego hotelu, więc od pierwszego dnia już gdzieś tam... Razem mecze Legii Lecha oglądaliście. Tak, już wszystko gdzieś tam wziąłem go pod swoją opiekę, gdzieś tam pomagałem mu w tym, co potrafiłem. No i też jakby na boisku, na treningach jest mega fajnym zawodnikiem, ale przede wszystkim osobą, bo chce się uczyć cały czas. Słucha się to, co gdzieś tam się do niego mówi i chce się uczyć, chce poprawiać swoje te błędy, niedoskonałości. I fajnie, i ja też widzę, że naprawdę może być dobry materiał z niego na to, żeby
zrobił jeszcze krok dalej do lepszych klubów, żeby może dostał szansę w Brighton, czy trafił mu się transfer do lepszego klubu, ale dużo gdzieś tam ze sobą spędzamy czasu, dużo też po treningu pracujemy, też cały czas go i ostatnim meczu jego asysta, można powiedzieć, że jestem ojcem chrzestnym trochę tej asysty, bo Michał grając na lewej obronie ma coś takiego, że mega go ciągnie do tego środka, wiadomo, wiodąca prawa noga, też te inklinacje do gry w środku, to co lubi i gdzieś tam większość tych driblingów kieruje do środka. Ale też dużo rozmów z nim odbyłem, żeby nie wiem, miał jakąś zachował proporcję do tego, prawda? Żeby nie wiem, dwa razy poszedł do prawej, raz do lewej, bo już go przeciwnicy będą wiedzieć, okej, okay, możesz to robić dobrze, tak jak Robben, gdzie wszyscy wiedzieli, że pójdzie do lewej, a i tak to robił, strzelał gole i ten, ale ułatwisz sobie też tym, że będziesz miał więcej miejsca i więcej ci to da. No i gdzieś tam w treningu widziałem, próbuję czasem ten dribbling do lewej i ostatnio właśnie zrobił taką, poszedł na jeden, ale poszedł do lewej, nogi zagrał wzdłuż, asysta, podanie, gol, asysta, więc... To jeszcze czasem bardziej cieszy niż twoja. Tak, asysta, nie? Ale to jest... Tak cię uczyłem, tak. No. Tak, znaczy nie, no się śmiejemy, ale też zostajemy sobie często, ja na tym korzystam, bo zostajemy, mówię, dobra, chodź, mówię, powrzucasz mi lewą nogą, będziesz trenował wrzutki lewą nogą, ja sobie pouderzam, nie? Więc pod takim kątem fajnie. On właśnie chyba był w bardzo dużym dole mentalnym, jak przychodził do Fortuny, bo jednak był schowany do szafy i tam zamknięta ta szafa była na 4 spusty w Olympiakosie. Widziałeś po nim, że potrzebuje chłopak troszeczkę zaufania we własne umiejętności? Znaczy się na początku, tak jak mówię, w ogóle nie znałem chłopaka, jedynie wiedziałem właśnie, że był w Olympiakosie, nie grał, był w rezerwach i na początku na pewno zobaczyłem chłopaka mega przestraszonego. Wiedziałem, że jest młody, ale no pierwsze dni po samym wyrazie twarzy i po sposobie nawet poruszania się. Mowa ciała. Tak, ale no widziałem mega, mega przestraszonego chłopaka. Dla mnie też było ważne, żeby od początku gdzieś tam wprowadzić, dać mu od siebie wsparcie, no bo jestem też Polakiem. Osobiście się nie znaliśmy wcześniej, ale no jesteśmy z jednego kraju gdzieś tam. Może być bracia, tak, no to na obczyźnie, także no kto jak nie ja, kto miałby mu pomóc i go szybko wprowadzić. Dla mnie to też było ważne, sam byłem też młody, sam gdzieś podróżowałem, sam pojechałem do Sampdorii, miałem dwóch Polaków, chłopaki mi mega dużo pomogli. Tutaj przyjeżdżając do Fortuny miałem też Kamyka, także zawsze kogoś miałem i wiedziałem, że to jest mega ważne i może ci dużo pomóc, dlatego od razu go chciałem wziąć i żeby trochę się poczuł bezpiecznie i tak naprawdę od początku gdzieś tam na treningach, poza tym może pierwszym tygodniem, ale fajnie wszedł do drużyny, pierwsze chyba dwa mecze na ławce, potem zaczął grać, mega, mega robota i ostatnio tam kontuzja mu się przytrafiła, ale pierwszy mecz po kontuzji taki był ten, ale już wraca i mam nadzieję, że będzie też szedł do przodu. Ja się też mega cieszę, że on jedzie na reprezentację. Ja właśnie cały czas mówię, pojedziesz, on tak nie do końca, nie, no gdzie. Ty pojedziesz, nie, ty to, pojedziesz, ty jesteś ale, lepszy. Ale nie, wiedziałem, że ten, no bo to jest taki nowoczesny, można powiedzieć, tak. Boczny obrońca i może dać dużo w ofensywie szczególnie. Oczywiście musi poprawiać swoją grę w obronie, bo tego przede wszystkim z tego są rozliczani obrońcy, ale jest takim dobrym materiałem na naprawdę taką mega, mega dobrego bocznego obrońcę. Mamy współpracę z naszym wspaniałym partnerem, firmą InPost, która też jest sponsorem reprezentacji Polski. Ona dostarcza pytania od naszych widzów. Sporo ich zawsze dostarcza, ale my wybieramy 3. Pierwsze brzmi: gdybyś mógł poprawić w sobie jedną umiejętność piłkarską, to co by to było? No to chyba tak gratułem do bramki, też z racji na moją pozycję i to właśnie, co przed chwilą rozmawialiśmy. To ja doprecyzuję, bo ty powiedziałeś kiedyś, że w pewnym momencie twoje umiejętności techniczne się zatrzymały, albo się może nawet cofnęły. I zastanawiam się, czy teraz poszło wszystko do przodu. Nie, no... Jeśli chodzi o taką grę 1-1 właśnie, no to jakby cały czas widzę, że... To nie jest to, co... Że nie było to kiedyś, ale to też wydaje mi się, że to się zbiegło z tym, ze wzrostem, tak, że rośniesz, trochę koordynacja się zmienia. Konkurencja jest trochę inna. Tak, przeciwnicy do pokonania troszkę trudniejsi.
nie wiem, w juniorach może w tamtym czasie gdzieś tam byłem ponad jakby większością, a no teraz no, to się wszystko jakby zaciera i jest teraz większość jest ponade mną, więc to, ale no, myślę, że też na przykład koordynacja sama w sobie też to się może zmieniać i tak, ale no to jak tak jedno miałbym wybrać, to chyba tam bym grał. Czyli wygrywanie pojedynków jako dziewiątka jest mniej istotne niż jak grasz na skrzydle, prawda? Wtedy tam sam mówię, że się czasami zastanawiałeś, co zrobić. No nie, no idziesz na gościa na jeden i jak nie masz takiego automatyzmu, automatyzmu. Nawet i częstotliwości tego treningu i powtarzania tego, to jedziesz na gościa i tak, jedziesz na niego i tak, a może prawa, a może lewa, a może przekładka i w końcu na niego wpadasz. Naprawdę, tak jest i ciężko, nie, bo patrząc na niektórych, jak robią jakiś, nie wiem, jeden na jeden z gościem, to wygląda co mega łatwo, nie? Bo wystarczy, nie wiem, odpowiedniej odległości od przeciwnika, bujnąć sobie pójść i on nie ma szans się odwrócić i sobie pójść. Ale właśnie jak tego nie czujesz, tego nie masz, tego instynktu i też częstotliwości powtórzeń, no to właśnie jest tak, że jedziesz, myślisz i wpadasz. I potem wszystko, jezu, takie drewno. Co w sobie lubisz najbardziej jako piłkarz, a co najbardziej lubią inni w tobie? Takie pytanie. Co w sobie lubię jako piłkarz? Kurde, nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Bardzo takie dobre, ale ciężkie tak, pytanie. Tak, dobre, ale ciężkie. Dlatego tak. Dobre, ale ciężkie. Uderzenie z prawej nogi może? Może nie do końca. Lubię, nie wiem, taką walkę może o grę głową, grę w powietrzu. Też mega, mega postęp w tym zrobiłem. Może nie sama, ale timing. Okay. Timing, który mam, szczególnie jeśli chodzi o grę w powietrzu. Dzięki temu też jako napastnik dochodzę dużo do sytuacji, czy po stałych fragmentach, czy po jakichś dośrodkowaniach. Czuję, gdzie ta piłka może spaść, umiem się gdzieś tam wbiec odpowiednio w to miejsce i przy tym też popracować w powietrzu, jeśli chodzi o to uderzenie głową. A to, co lubią w tobie inni, słyszałeś często na przykład coś, że Dawid, ty to masz na przykład super coś tam? Znaczy, no na pewno, czy jeśli nawet o ten sezon chodzi, no to wiem, że no w klubie bardzo ludzie cenią sobie we mnie to, że dla mnie właśnie najważniejsza jest przede wszystkim drużyna, a nie moje indywidualne jakieś tam statystyki. Bo i nawet w tym sezonie często miałem właśnie takie sytuacje, gdzie gdzieś tam, nie wiem, byłem chory, z gorączką, kilka dni nie trenowałem, ale no, przyszedł dzień przed meczem, wiedziałem, że drużyna mnie potrzebuje, było kilka kontuzji, nie wiem, stałem na nogi, powiedziałem trenerze, dam radę, okej, jestem gotowy, jak trener mnie potrzebuje, to jestem. No i gdzieś tam wychodziłem na mecz. Wypompowałem się do granic możliwości. Patrzysz, czy zmianka będzie w 60, nie ma. A ty nie ma 90, ale no wiem, że to właśnie we mnie cenią, że potrafię postawić dobro drużynie ponad swoim indywidualnym. I nie ma dla mnie też wymówek, nie? Że, i że ciebie widać na boisku. Czy jestem przeziębiony, czy to jakby nie odpuszczam i nie szukam alibi sobie w takich rzeczach. Myślę, że to bardzo satysfakcjonująca odpowiedź. I pytanie numer 3. Czy po pobycie w Sampdorii chciałbyś jeszcze wrócić do Serie A, żeby wyrównać rachunki? To może być złożona odpowiedź, bo generalnie patrząc przez pryzmat już czasu, jak to wszystko się potoczyło, to mogę powiedzieć, że zabrakło mi cierpliwości i będąc jeszcze raz w tamtym momencie, w którym byłem i którym odchodziłem z Sampdorii, to myślę, żebym jeszcze to przeczekał i został dłużej. Nie wiem, jakby się to potem wszystko potoczyło, ale wydaje mi się, że odszedłem za szybko. Nie dałem sobie takiego jeszcze czasu, możliwości, żeby powalczyć. No i że zabrakło mi cierpliwości. Na pewno Liga Włoska jest ciekawą ligą, szczególnie dla mnie, dla jakby napastnika. Dużo się tam nauczyłem, jeśli chodzi o względy taktyczne, jeśli chodzi o grę w obronie, pracę w obronie. To bardzo dużo mi to dało. I tak sobie jak porównać, to
Liga Włoska wbrew pozorom dla mnie była łatwiejsza jako napastnika niż Liga Niemiecka. O, to ciekawe, bo często mówią napastnicy, że to jest jedna z trudniejszych lig dla napastnika ze względu na te organizacje taktyczne. Ja pod kątem patrzę pod kątem takim, że w Serie A bardzo dużo drużyn broni jeden na jeden na całym boisku. Na przykład wydaje mi się, że jako jeśli jesteś takim mobilnym napastnikiem tego typu, co jestem ja, to jest mi łatwiej, dlatego że mam zazwyczaj tylko jednego obrońcę gdzieś tam przy sobie, łatwiej mi się od niego odkleić, znaleźć sobie miejsce i łatwiej o jakąś sytuację. No, pamiętam swoje mecze, kiedy wchodziłem do Sampdorii, gdzieś tam nawet jak z ławki, to w każdym meczu coś robiłem, czy gol, czy asysta, gdzieś tam te sytuacje, w każdym meczu nawet na 5 minut gdzieś tam pod tą bramą coś mi się przytrafiało. Umiałem się w tym znaleźć. I pod takim kątem chyba bardziej właśnie, że dużo drużyn gra jeden na jeden i jeżeli jesteś mobilny, potrafisz gdzieś tam się od tego uwolnić, odkleić od obrońcy, no to jest tobie łatwiej. Okay, no to wiemy. Tak samo jako ja, jako napastnik, łatwiej mi się też gra przeciwko drużynom, które grają czwórką w linii, a nie piątką. Dlaczego? Bo będąc napastnikiem, wychodzę, tak. Mam jednego gdzieś tam obrońcę przy sobie, ustawiam się przed nim, bo widzę, że jest trochę słabszy i jeżeli jemu ucieknę, to gdzieś tam jeden, drugi, który jest patrzy na piłkę i jest tego miejsca tego więcej, ale jeżeli masz trzech w środku, to tak jednego zgubisz, jeszcze jest dwóch. Mm. I jest trudny. No? Ja pod takimi kątami, kątem patrzę. Bardzo życzę odpowiedzi. Tak, bo to się mówi, no bo włoska piłka generalnie przede wszystkim solidna defensywa. No, ale teraz już to się zmienia. To się oczywiście no, teraz zmienia. To się zmienia. Patrzymy na ten sezon w europejskich pucharach. Napoli, tak. mega. I w pewnym sensie Atalanta, tak. Wcześniej Sassuolo. Ale no, wiesz, tak było, nie? Że no. Wcześniej. Chociaż znowu teraz trochę patrząc na ostatnie mecze, jak grają drużyny włoskie, no to na zero z tyłu. No tak, Inter się z SFC Porto musiał bronić. Tak. No, dwóch meczów 1-0. Tak. Ale no, gdzieś tam fundamenty takie typowo obrane, może dlatego się tak wydaje. Ale patrząc na to, jak się to wszystko zmieniło w ostatnich latach, no to mówię. Więcej drużyn, bardzo dużo drużyn gra też jeden na jeden, na całym boisku pressingiem gdzieś tam. Łatwiej jest, przynajmniej ja tak to odczuwałem, że łatwiej było mi się uwolnić. Sam drugi też gra się na dwóch napastników i często ten drugi skupiał na sobie dużo uwagi, bo to tak. Był albo Zapata, albo Quagliarella, prawda, zawodnicy, którzy tam... No, tam też mieliśmy swoje ruchy, które powodowały, że jednym ruchem bez piłki mogłeś zrobić miejsce dla drugiego, nie? I a wiemy, że masz teraz biurko zawalone ofertami z Bundesligi, bo kończy ci się kontrakt z Fortuną, ale jakaś tam seria, coś tam też, tak już nawiązuje do tego pytania. W ogóle, czy ten telefon jest mocno rozgrzany, wiesz? Jakieś tam zapytania są, ale nic konkretnego, wydaje mi się, ale że... Ale mówisz, że jakieś zapytanie konkretne... Z Włoch. Okej, okay. No bo że... konkretne z Bundesligi nie, to... Nie, no to no, mam, tak no, szczerze mówiąc, no to takich kilka konkretnych ofert już na stole jest, wszystko jest jakby wynegocjowane i ruch no, zależy ode mnie. A ty zachowujesz spokój? Mam pod tym kątem spokój, wiem, że jeszcze jest 10 meczów w tym sezonie i wiele się może wydarzyć, oczywiście w dwie strony. No tak, bo to też jest ryzyko zawsze. To jest też zawsze ryzyko i to jest właśnie też, ale no mam coś takiego, że chcę się cieszyć tym sezonem, ostatnimi meczami tutaj w Fortunie, bo to był dla mnie taki... Okej, generalnie patrząc pod kątem piłkarskim, jakbyśmy chcieli szukać, no to może więcej jakby tych niedobrych rzeczy się działo niż tych dobrych, ale ja patrzę na to też jakby z innej strony i generalnie te cztery lata, które tutaj spędziłem w tym mieście, tutaj w tym klubie, mega mi dużo dały, też jako człowiek, jako dla człowieka, wiele mnie nauczyły i nie wiem, też tu się mój syn urodził, tutaj nie wiem, moja córka też chodzi do przedszkola po niemiecku, mówił, więc ogólnie mega fajnie, na pewno będę wspominał. No i ten na pewno dzięki i... temu sezonowi ostatniemu nikt nie będzie mówił, że to były pieniądze wyrzucone w błoto. Bo dlatego, to też moim się za tobą trochę ciągnę. Dlatego moim takim małym marzeniem było to, żebyśmy zrobili awans i żebyśmy weszli do Bundesligi i żebym spełnionej przyszedłem do Bundesligi, odchodzę, jak jesteśmy w Bundeslidze, zostawić
zostawić chociaż w tym samym miejscu, co ten. Zobaczymy, wszystko jest oczywiście trudna sytuacja, ale taka liga jest, każdy z każdym może wygrać, także dużo się może pozmieniać. Wracając do tych Włoch, no to jakieś tam zapytania są, ale tak no, włoski rynek zazwyczaj no, nie działa tak szybciej. Tak, jest trochę szalony tak, czasem i spontaniczny. Więcej się dzieje na koniec niż kilka miesięcy przed otwarciem tego okienka. A Niemcy wolą mieć wszystko. Tak, no, w Niemczech jest inaczej i te planowanie drużyn, kadry zaczyna się dużo szybciej. Taki typowy niemiecki Ordnung, można powiedzieć, i inaczej to jest. Także mówię, no, zostało jeszcze trochę czasu. Ja się cieszę, że się dużo dzieje tego pozytywnego, jeśli chodzi o moją osobę. W szczególności, że się ta karta trochę odwróciła, patrząc przez pryzmat tych poprzednich kilku miesięcy, jak było, jak jest teraz, i po prostu wiem, że w piłce wszystko bardzo szybko się zmienia w obie strony i z tego dobrego do złego i ze złego do dobrego, bo pamiętam, jak dzisiaj, rok temu wracałem do Poznania, można powiedzieć, ratować swoją karierę, a dzisiaj mogę wybierać oferty z najlepszych lig, z dobrych drużyn, i kwestia wyboru, bo nie chcę też zrobić transferu po to, żeby zrobić. Jestem też w takim wieku, gdzie tak jak powiedziałem, myślę, że te najlepsze jeszcze lata, jeśli chodzi o wiek, takie dojrzałość, to mam jeszcze przed sobą. Ten krok, co teraz zrobię, będzie bardzo ważny, bo on mi może otworzyć potem znowu drogę do czegoś jeszcze większego. A no, celuję gdzieś tam znowu wysoko, ale krok po kroku. Nie chcę znowu rzucać się na szeroką wodę i iść gdzieś po to, żeby iść, żeby fajna nazwa klubu była, nie wiem, ale mieć mniejsze szanse na granie. Wolę wybrać coś takiego, co będzie wyższym, na wyższym levelu niż jest teraz Fortuna, ale nie będzie takim za wysokim przeskokiem. To co? Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę. Samych dobrych wyborów teraz Ci życzymy i powodzonka też w nowym miejscu. Być może Cię jeszcze odwiedzimy za jakieś 2 lata, zobaczymy, jak ta wówczas perspektywa będzie. Znaczy, ja myślę, że jest tyle tematów, bo jeszcze tyle tematów nie poruszyliśmy, że akurat to może się zdarzyć szybciej. No, ja wiem, jaki Ty byś pewnie chciał poruszyć. Kontrowersyjnie. O premiach nie musimy rozmawiać, bo Cię nie było w Katarze, więc luz. Ale choćby o tym Lechu w lidze konferencji też jest dużo fajnych. Ale to by był kontrowersyjny, znaczy temat. Okay, kilka, bo nie chciałbym za dużo powiedzieć. No dobrze, no to tym bardziej dobrze, że już kończymy, bo trzeba wracać do Polski. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dawid Kownacki. Trudny mecz, będzie ciężko. Wiem, co mówię. Ciężko to będzie nas przekrzyczyć na stadionie. Wiem, co robię. STS, oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski na kolejne 3 lata.